pakowania prezentów, w ciąg dalszy papiery, które mi się przydadzą do opakowania tych wszystkich pudełek. Tu znajduje się prezent dla mojego syna. Pokażę Wam, co się znajduje i co jest w poszczególnych tych, żebyście mieli taką, że tak powiem, inspirację. Dla mojego prawie rocznego syna wybrałam taką zabawkę. To będzie prezent od nas. Misiu się tutaj kręci, ale jak wiemy, on jeszcze nie czai, o co chodzi, więc mogę spokojnie tutaj Wam na luzie o tym opowiadać. Więc jest to taki żółwik, który ma tutaj taki przycisk. I jak widzicie, to na dole rusza się, można piłeczki wkładać do dziurki i też mamy lodyjki i jest na sznureczku, można to za sobą ciągnąć. Młody ostatnio właśnie lubi wkładać rzeczy do innych rzeczy, więc stwierdziłam, że będzie się fajnie to sprawdzać i to musi zostać w tym kartonie, w którym to przyszło, bo jednak nie jest foremne, więc za chwileczkę to okleję i zapakuję w jakiś tam kolorowy papier. Tu jest prezent dla teściowej. Jeśli mama to ogląda, to proszę przesunąć o minutę, dwie minuty dalej. I dla mojej teściowej będzie ten imbryk z Home & You, który Wam pokazywałam w prezentowniku, więc tutaj właśnie w ten sposób zapakowany karton, jeszcze go tutaj wzmocnię, bo jak widzicie jest trochę sfatygowany, wędruje właśnie do mojej teściowej. Tu jest gra dla mojej córki, którą jeszcze nie skończyłam wycinać, a żeśmy z mężem ją przygotowali wspólnie, takie doble z Pokemonami, więc muszę ją dokończyć, przygotowywać. Dalej, o, może te rzeczy, które tutaj mam jeszcze nie zapakowane, to jest dla chrześnicy mojego męża, dla Gabrysi. Zapytaliśmy się mamy Gabrysi, co na chwili obecnej lubi i wyszło, że lubi kotki, pieski, takie figurki, więc padło na Playmobil i to jest pensjonat chyba dla kotków, więc fajny, fajny zestaw. Playmobil jest też bardzo dobrej jakości zabawką, w którą warto inwestować, więc taki prezent dla Gabrysi. Tutaj zapakowałam prezent od sąsiadów dla mojej córki. O, i mam tutaj pluszowego Pokemona, a dokładnie Chespina. Ogólnie musimy zamówić z AliExpress więcej tych Pokemonów, bo na każdą okazję to jest najlepszy prezent właśnie dla Amelii, więc od sąsiadów dostanie właśnie takiego pluszowego Chespina. Jak już mowa o sąsiadach, no to umówiliśmy się właśnie z sąsiadką, że dla ich córki ona kupi jakieś tam książki i odda, a taką niespodzianką, o której nawet sąsiadka moja nie wie, będzie taki właśnie komplet. Tutaj mi zostało trochę materiału, że starczyło na czapkę, a głównym prezentem będzie bluza. Bluza w króliczki. Młoda ma właśnie królika, więc no, ten motyw musiał być. Oj, pokazuję Wam plecy. I bluza jest z kapturem, z takim delikatnym kominem. Musiałam podzielić po prostu tutaj, zrobić dwukolorową, bo miałam tylko pół metra tego materiału. Mamy tutaj kieszeń kangurkową na brzuchu i jeszcze kieszenie w szwie bocznym, więc będzie na pewno pasować, bo przymierzałam mojej córki bluzę na nią, więc już tutaj miałam chytry plan, żeby sprawdzić, czy fason będzie pasował młodej i pasuje idealnie, więc mam nadzieję, że się ucieszy. Kolejna przygotowana przeze mnie zabawka, tym razem dla syna ojca chrzestnego naszej Amelki. Przygotowałam postać z gry. On w tą grę tłucze na PlayStation i po prostu można kupić taką zabawkę w czym? No na Allegro, ale idzie po prostu z Chin i by nie zdążyła dojść, więc rodzice zapytali, czy jestem w stanie ją uszyć. No nie była jakaś bardzo trudna do uszycia, w jeden dzień ją uszyłam. Teraz bym troszeczkę inaczej oczy zrobiła,
ale ogólnie ma tutaj ciało, z tych nóg się śmieje, bo naprawdę mogły być dłuższe, a nie tułów jest dłuższy niż nogi. Tutaj ma ręce i właśnie taką bordową pelerynę i znakiem rozpoznawczym tej postaci, której nawet nazwy nie jestem w stanie wymówić, jest... Tomasz uciekł. Jest igła. Mam nadzieję, że to wygląda jak igła. No raczej wygląda to jak marchewka szara, ale myślę, że może robić też za igłę. Młody na pewno będzie wiedział, o co chodzi, więc jako pomocnik elfa powstał z moich rąk, z mojej taśmy produkcyjnej właśnie taki stwór. Nagrywam dalej. W pudełku z karko znajduje się piżama dla babci mojego męża, rozmiar S z Kapala. Chciałam taką inną, ciemną w kwiatki, ale niestety nie było rozmiaru, więc została właśnie wybrana przez nas ta z takiego cieniutkiego jerseyu, zapinana na guziki, więc wydaje mi się, że będzie fajna, komfortowa. I zostały mi do omówienia dwa pudła. Te pudło, nie pokażę Wam, co się znajduje w nim, ponieważ już Mikołaj mi dostarczył prezent z listu od Amelki, więc muszę go ładnie zapakować w papier i po prostu już jest tutaj zapakowany na amen. A tutaj znajduje się prezent od matki chrzestnej dla Amelki, od mojej siostry. Moja siora już w zeszłym roku Amelce parę bombek kupiła właśnie w ramach prezentu i już ma bardzo fajną właśnie tą choinkę w takich różnych bombkach. I tutaj mamy bombkę, którą można kupić w Pepco za 7 zł. Mam tutaj bombkę awokado, którą Wam już pokazywałam. Truskawkę. I jeszcze tutaj jest taka babeczka, którą kupiłam w Rossmanie. No i tutaj jest jeszcze pluszak Blastoise. I po prostu kupiłam właśnie Blastoise'a i Venusaura. Venusaura dałam chrzestnemu Amelki, a chrzestna właśnie da Blastoise'a. I po prostu też ostatnio na urodziny chrzestnym ogarniałam prezenty dla Amelii i myślę, że powiedzenie wprost, co się dziecku spodoba, jest najlepsze niż tam gdybanie. Nie ma niespodzianek, jest pewność, że prezent się spodoba, więc wychodzę z takiego założenia, że to jest najlepszy wybór. No i ten Blastoise jest taki malutki, więc myślę, że młoda od razu powie, że o, jaki słodki. Więc dostanie, że tak powiem, aż 4 pluszowe Pokémony. Mała przerwa w pakowaniu prezentów, musiałam wszystko pochować, ponieważ przyszła godzina, w której muszę wyjść do domu, bo jadę na paznokcie. Moje niudziakowe paznokcie będą za chwileczkę w zupełnie innym świątecznym kolorze, więc lecę na pazurki i jak wrócę, to pewnie w nocy, jak już Amelia pójdzie spać, będę kontynuowała dalej pakowanie. Pazurki zrobione, zabieramy się za dalsze pakowanie. Będę teraz pakować tą maskotkę. Znalazłam jakiś karton, bo ja kartonów z przesyłek nie wyrzucam, tylko składam na płasko i wkładam za łóżko, więc mam tutaj karton i żeby nie było tak, że wkładam do pustego kartonu, to warto włożyć kawałek na przykład krepy i to już po prostu zrobi taką wyściółkę i nie będzie to wyglądać, że tak powiem, surowo tak bardzo, więc karton idealnie pasuje na długość. No trochę nogi muszę jej tutaj zgiąć w tej maskotce, ale ogólnie wszystko się mieści i ogólnie już widać, że zupełnie inaczej to się prezentuje. Tak, Tomaszek też się zgadza. O. Więc pudełko ogarnięte, więc pakujemy je. W papier oczywiście kolorowy.
Praca na stanowisku elfa pakowacza zakończona. Tak prezentują się dzisiaj zapakowane prezenty. Dosyć sporo ich tutaj jest i ogólnie zabrakło mi papieru. Ten zużyłam cały, ten tak samo. Ten jest bardzo mocny, fajny i też go zużyłam. Parę takich pomysłów, jak ozdobić pudełko z takich resztek również Wam zaprezentowałam. No i najbardziej wymyślna ozdoba to ta na prezencie Tomasza, więc no ja ogólnie nie mam talentu do pakowania prezentów, no ale jednak tak opakowany nawet prezent lepiej wygląda niż dany w torebce prezentowej, więc to by było na tyle ode mnie. Więc to by było tyle ode mnie. Mam nadzieję, że film oglądało Wam się fajnie i przyjemnie. Troszeczkę było tutaj propozycji na prezenty. Jeśli jeszcze nie macie, to może jeszcze Was tutaj to zainspiruje. Dajcie znać, kiedy wypakujecie prezenty, kiedy organizujecie prezenty, czy last minute, czy już jesteście w listopadzie przygotowani na grudzień, czy rozkładacie to sobie właśnie w przeciągu całego roku. Więc ja z moimi zapakowanymi przed chwilą prezentami żegnamy się z Wami i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!